przyjechaliśmy na weekend spróbować, czy w Bugu jeszcze są ryby. Jesteśmy na prawdziwej burzańskiej skarpie, dosłownie, jak również na terenie ośrodka na skarpie. Mamy piękną perspektywę i mamy nadzieję na obfite połowy. O? Czad! Pastereczka! A tutaj mieszka pan Maciej Falkiewicz, artysta, malarz miejscowy. Miłośnik koni. I jedziemy i za chwilę wjeżdżamy do Stadniny. Do Stadniny, tej słynnej? Janowie Podlaskiej, tak. I oczywiście jedziemy na najlepsze moje miejsce. Wjeżdżamy do Stadniny? Tak, w tym momencie wjeżdżamy do Stadniny. Zwalniamy. Stajnia czołowa. Jesteśmy teraz w okolicy Stadniny w Janowie Podlaskim, na jednej z moich ulubionych miejscówek. Za chwilę i będziemy próbować złowić jakieś okonie, szczupaki, zdarzają się sandacze. Jest to bardzo ciekawe miejsce, dzikie, niewiele osób tu dociera. Za nami jest granica polsko-białoruska. Jesteśmy dobrze strzeżeni, jesteśmy dobrze pilnowani, czujemy się bezpieczni i za chwilę bierzemy wędki w dłoń. Rybkę. Co to? Okonik chyba. Klenik? Nie, okon. A, i na co? Poblerek. No bo to jest piękne miejsce. Łop. O! Nie za duży. No ale na granicznym Bugu cieszy. Piękne. Ale zapięte za 3 groty. Czyli żerował. Czyli żerował. Delikatnie. I przyprowadź babcię. Brawo, to zadebiutowałeś. Udało się dzisiaj. O, i trafiła się rybka. Przy zmierzchu. Okoń? Nie. A co to? Albo kleń, albo jaś. Ale... Czarna płetwa. O kur... no to ładnie. No to musisz ostrożnie go wyciągnąć. Zejdź sobie pomalutku, czy... Tam masz łagodniejsze zejście. A to nie mały bolenik? No to powiem ci, pięknie, jesteś królem polowania. Co to jest? A sam jestem ciekawy. Zobacz, na wieczorniaka. Kleń. Miałem oko, kleń. Piękny klenik, piękny. Andrze. Piękny. Śliczności. Oblarek. Ładny, no taki ze 30 cm co najmniej. No to co, niech wraca. Buzie i do wody, niech przyprowadza starsze rodzeństwo. Czyli wiesz co? Jesteśmy nastrojeni bardzo optymistycznie na tą jutrzejszą wyprawę łódką. Tak. Pokazałeś, że z brzegu można złowić ryby?
złotki wydaje się, że będzie bardziej wydajnie. Tak mi się wydaje, ale zobaczymy. Porterzy, tak? Ale siedzi tam. Bo my wczoraj do Gnojna dojechaliśmy, a no tam będzie. Taka dziura jest. Piotrek. O, coś tu Piotrek mamy. Coś szaleje nam w wodzie. Znowu szczupaczek czy inna ryba? Nie, chyba jakaś inna. Coś innego. Co to? Też akwariowego. Nie, okonek. I znowu na tego samego woblerka? Chyba tak. Chyba ten sam. O, podwrótkowym żeś go załatwił, jak bokser. Sandacza udawałeś, tak? O kurczę, sandacza udawałeś. O, ostatni okonek z Bugu przygranicznego. O kurczę, ty jak on się tu uchaczył. Jak sandacz się położył. Dawaj, dziadka. Chłopie, no coś tu marnie dzisiaj. O, poszedł. Brawo, Andrzej. Jest. Co to? Coś niedużego chyba. O! O! Trochę walczy. Trochę walczy. O! Jaki wariat! Ty! To tutaj to takiego nie widzieli od 5 lat. I znowu proszę bardzo. Mamy. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Jakiś liższy wobler, a okoń jeszcze ładniejszy. I jak się zapiął? Jaki wyblakły. Jaki... Nie, ale wziął w usta kotwiczkę. Wziął w usta? Ten nie brał jak sandacz. Tamten był podbródkowy, a ten prawidłowo zapięty. A jak starzy Indianie mówią, będzie mroźny listopad i grudzień. 3 groty wbite. No jak tu już ostatnia drobniczka jest wyziarta wędką elektryczną. Z niektórych łowisk to już nawet kłusownicy uciekli. Słuchaj, zrobiliśmy ponad 10 km bugiem dzisiaj. Ilu widzieliśmy wędkarzy? Kilkunastu? Kilkunastu. A kiedyś co opowiadałeś? Ilu ich było? Jeden. Nie było miejscówek. Wolnych. Buzi. I wracaj wolny do domku, przyprowadź babci. Tylko skąd ją wziąć? Jest dobrze. Jest dobrze. Brawo, Andrzej. Ładny. Brawo. To powodzonka dalej. No dziękuję wzajemnie. Nie dziękuję. Czyli co, wiosła się jednak przydają przy takiej mieliźnie, co? Obowiązkowo. A już schodzimy. O, już płyniemy. Już płynie. Jest sacie. Jest git. Odpalamy konie mechaniczne już na mechaniczne. A mam pytanie. Co powiesz o tych dębach? Tutaj, jak mi miejscowi opowiadali, leżą zatopione czarne dęby. Czarny dąb jest to bardzo oceniany materiał
do wyrobu mebli, elementów wyposażenia domów i jest niezwykle drogi. A nie ma technicznych możliwości wydobycia tych dębów stąd. Wymaga to znacznych nakładów finansowych, więc leżą sobie póki co bezpiecznie. A przy nich sumy. A przy nich sumy. Zobaczymy. Jest! Jest! O kurczę! Ładny? O, coś większego troszeczkę. Coś większego. To chyba... Kolega, ty coraz większe łowisz. No, kiedyś muszą się trafiać i większe. To nie ma. Piękny. No, to powiem ci, wiesz co? To takiego w Bugu tu od 5 lat nie widzieli. Ten to już jest taki kolacyjny, ale my nie jemy. Nie, nie, absolutnie. Zostaw może, kurczę, dotrwa do tarła. O, ładny woblerek. No to już powiem ci, piękna sztuka. A jak na tą wodę, to w ogóle, wiesz co, zostałeś arcymistrzem dzisiaj. Bokonka. Poczekaj, ja zmienię tylko kartę. O, i teraz idź po kolegów nam. No, to już chyba takich kolegów to nie ma. Spróbować starszych kolegów nawet. O. No, brawo. Gratuluję, koledze. Pozdrawiam i gratuluję. Dziękuję. I życzę następnego. Dobra. O, mamy. Jest coś? Jest, przy samej burcie uderzył. Co to? Oko. O. Czyli widzisz, tu jednak woblerek jest. Ale odprowadził do samej burty. Czyli woblerek się okazuje najskuteczniejszy. No dobra, to do wody. Świeżo po burzy i po deszczu. Wygląda to optymistycznie. Buzi. Hops. Brawo. I coś mamy. A, nie. Czyli przelewik darzy. Co to? O koni. Ale ładnie. O koni. Na większego woblerka. Czyli żrął. Ale boleniowego. Że już nawet na boleniowe biorę. Głodne są. Panowie, odwróćcie się. No, dzieciaczku, idź po ojca. Widziałeś? Idź po ojca. Op. Brawo. Pokaż woblerka. Woblerek boleniowy i okoń się skusił przed burzą. Tak? Chciałeś burzę pokazać? O, idzie. Pięknie. Przywalił równo. Bolesław? Prawda, nie wiem. Zaraz będziemy wiedzieć. No to żeśmy go chociaż zobaczyli. Przed burzą mówiłem, zwierz tu manieje. Coś. Ale cały czas on ciągnie. O. Jeszcze za wcześnie, dołuje. Bolek, piękny bolek.
spokojnie. Pięknie. O, bolek, bolek. O kurde, ale dołuje. O. Za na krótkim tym, weź dłużej, no. Poszedł. A taki był piękny, białoruski. Białoruski, śliczny, no zdarza się. Spadam. Szkoda. Szkoda. Ja też żałuję. Wiesz co, rzucaj, bo one przed burzą może złowisz drugiego, bo ten już nie, ale dawaj. Szkoda już czas. Spróbujemy, na razie się sami otoczymy. Ale piękny, jest nagrany, także pamiątkę no, masz. Piękna rybka. A po co ją wyciągać? Ty wiedziałeś, co robisz. No właśnie. Politycznie postąpiłem. Wróci do Białorusi. Wróci do Białorusi. Co to, Andrzej, oznaczają te grzmoty? Te grzmoty oznaczają, że jest bardzo czadowo. Się na nas gniewa. Ale to powinniśmy dalej łowić, czy przerwać jednak łowienie? Obstaję przy tej pierwszej wersji, łowimy dalej. No risk, no fun. Nie ma ryzyka, nie ma zabawy. A tak naprawdę, jak podejdzie troszkę bliżej, to... To spływamy na lód. I przeczekamy. I przeczekamy. Trochę niebo się przeciera, ale dalej ten deszcz daje we znaki. Jaka decyzja, Andrzej? Co? Ja bym się uwinął innym razem przyjechać, chyba że się to przetrze za godzinę lub dwie, to wrócimy. Rozumiem, że zapraszasz nas tutaj nad Bóg ponownie. No na pewno tak. I wszystko jasne. No to dobra, zbieramy się i szykujemy na, myślę, że sierpniowy albo wrześniowy przyjazd. Kiedy woda będzie wyższa i kiedy pogoda nam dopisze.